7, 9, 24. Szelesz, cze, koluszki, pszczyna. 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 Psz, 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 psz. Się powoli chyba przyzwyczajasz do wywiadów, co? Nie. Ale wiesz, że będziesz musiała. Pewnie tak. A dlaczego? No nie wiem, może będą jakieś. A to nie jest trochę tak, że jesteś już skazana na sukces? Wow. Brzmi to bardzo zobowiązująco. Nie mów, że ci odcięli internet w domu i nie widzisz, co się... Wiesz, żebyś to wiedział, też? Tak. Słuchaj, odcięli mnie od 2 tygodni, nie mam netu. No, ale korzystam z dobroci przyjaciół i z gościnności i wpadam do nich i zaglądam, co się dzieje. Ale ten wpis u Kasi Nosowskiej widziałaś? Tak, w ogóle, no i napisałam, że dziękuję w ogóle, bo dla mnie to jest zaszczyt. A co napisała? Wiesz, to właśnie, ona nie napisała nic, tylko umieściła mój teledysk, ale dla mnie to już jest wyróżnienie, wiesz, ogromne. No bo tak wiesz, że tak powiem, w kuluarach się mówi, że bardzo, bardzo cię tam głaszczę po pleckach, że się spodobałaś. Kasia? No. Wiesz co, Kasia jest niesamowitą osobą, jest moją duchową przyjaciółką, moją duchową matką i dla mnie to jest coś niesamowitego, jeżeli ja czuję w niej uznanie, wiesz? Ale to jest tak, że ty, będąc, że tak powiem, małym kajtkiem, słuchałaś sobie jej tekstów tak. I to jest taki trochę taki wzór, ikona i w ogóle? Zdecydowanie tak. No tak, no ja myślę, że wiesz, to większość chyba dziewczyn w Polsce, które są w moim wieku i troszkę starsze, i troszkę młodsze też, to wiesz, dla nich Kaśka jest ikoną i zawsze będzie, no. Kurde, to wiesz, jak byłem w ogólniaku, to było dawno temu, to się mówiło o tym, że teksty Kaśki to są dla brzydkich dziewczyn w za dużych swetrach. No tak, była taka opinia. Ale patrz, jak to się zmieniło wszystko, widzisz? Nie? Wiesz co, ja myślę, że jej teksty, jej przelot w tych latach 90. mojej wczesnej bardzo młodości, dzieciństwie w sumie, bardzo jednak podbudowywały osobowość na tyle, że udowodniły, że nie tylko, wiesz, plastikowe dziewczyny, wiesz, tipsiary mają przyszłość, tylko wręcz przeciwnie. Te dziewczyny, które mają w sobie wrażliwość, które nie są może ikonami mody, mają w sobie, wiesz, tą wrażliwość, wartość, która tak naprawdę teraz okazuje się być po prostu zaletą. A patrz, bo to są takie bogactwo duchowe, to bo to pewnie o czymś takim mówisz, tak. I to masz na myśli. To jest taka wartość, która jak gdyby nie dewaluuje się w czasie. Ona nie przemija. Ona wręcz przeciwnie, ona procentuje, wiesz? Ona procentuje, ponieważ jeżeli ktoś się za młodu słucha wartościowej muzyki z wartościowym tekstem i potrafi się już za młodu, wiesz, wgłębić w swoją świadomość, w swoje wnętrze, jest w stanie to, wiesz, wzbogacać, rozbudowywać z wiekiem. I mówię, właśnie to się przekłada na jakiś tam wewnętrzny sukces, no, na jakieś takie poczucie spokoju. Ale to tak samo jest z numerami takimi, wiesz, które dzisiaj uznajemy za kultowe, za jakieś ikony, tak? Bo to są te takie, które mają ten gdzieś taki pierwiastek jakiegoś tam właśnie bogactwa. I to jest ta wartość, która też sobie... To może inaczej. A ty próbowałaś się kiedyś gdzieś przed lustrem mierzyć z tekstami Nosowskiej na przykład? Tak. Do suszarki i tak dalej? To oczywiście, że tak, dezodorant i szczotka i tak dalej, nie? No pewnie, że tak. No i co śpiewałaś? Ale słuchaj, ale to nawet nie kiedyś, ja do tej pory tak mam. Ja do tej pory tak mam, że z siostrą, wiesz. No nie świruj, do dezodorantów? Tak. Tak, ja się tego w ogóle nie wstydzę, ponieważ to jest tak oczyszczające, to jest tak zajebista sprawa, że po prostu, widzisz, to właśnie mówisz o tym, że te wartości nie znikają. Wartość w tej muzyce i w tych słowach to nie zanika. Wręcz przeciwnie, teraz dopiero człowiek, jak jest dorosły, jest w stanie tak, wiesz, spojrzeć na to z dystansu i zobaczyć, jakie to jest super i ważne dla mnie. No, więc ja do tej pory po prostu przy winie, wieczorem, przy świeczce bardzo lubię sobie, wiesz, posłuchać muzyki Kaśki, bo ona ale zawsze była... taka stara baba jak ty przed lustrem z dezodorantem. No dlaczego nie? Nie, żartuję sobie. Ale przecież możesz się w telewizorze zobaczyć, to potrzebujesz tego lustra. Ja wolę nie oglądać siebie w telewizorze, już tam, wiesz, wolę przy winie z siostrą poskakać, wiesz, na łóżku. No nie mów, że tam rodzina nie siedziała i tam nie nagrywała. Wiesz co, moja rodzina akurat wtedy, kiedy ja występowałam na żywo, jak mówimy o występie na żywo, była za granicą, ale trzymali za mnie kciuki. Wiesz, no nie, no tam na pewno ktoś nagrywał, wiesz, no, żeby mieć pamiątkę.
Zresztą do wszystkiego trzeba mieć dystans, wiesz. Tak sobie leciutko podchodzisz? Mam super wsparcie przyjaciół. Oni pomagają mi, wiesz, zachować zdrowie psychiczne i taki dystans do różnych sytuacji. Do różnych, wiesz, też dziwnych komentarzy, nieprzyjemnych ludzi. Dlatego ja właśnie, wiesz, staram się do tego wszystkiego podchodzić na luzie, z szacunkiem, z pokorą, a i z uśmiechem. Ale mówisz do nieprzychylnych komentarzy, to są jakieś takie już pod twoim adresem? Bo ja na przykład widziałem, jak wczoraj, przedwczoraj chłopcy rzucili na CGM, wiesz, klip. No super. No i, wiesz, tak przeleciałem z ciekawości komentarze, no to same cmokania, wiesz, same superlatywy. Wow. To nie chcę, wiesz, to jak ty mówisz o jakichś nieprzychylnych komentarzach, to się zastanawiam, gdzie, skąd, kto? Wiesz co, Kaśka też to powiedziała mi, Kasia Nosowska powiedziała mi, że Ifi, najlepiej nie czytać tych komentarzy, po prostu olać je, robić swoje. Aha. I właśnie tak, wiesz, no ale to czasami omsknie się tam ręka, wiesz, na jakiś komentarz, bo to ciężko ignorować. Są tam jakieś, ale takie dziwne komentarze, wiesz, jakieś na przykład rasistów, prawda? A to niemerytoryczne. No właśnie, wiesz, zupełnie to nie jest konstruktywna krytyka, dlatego mówię, nie? Przyjaciele mówią mi, słuchaj, olewaj takie sytuacje, my ci powiemy konstruktywną krytykę, a innej krytyki w ogóle nie przyjmuj. A z konstruktywnej krytyki, to miałeś jakieś uwagi, nie wiem, właśnie od Kaśki, czy może od innych postaci, otrzymałeś jakąś taką konstruktywną krytykę? Słuchaj, zwróć uwagę na to, albo nie wiem, nie rób tego, albo bardziej eksponuj coś tam. Były takie rzeczy? Nie. To może głupio zabrzmi, ale znaczy to nie jest krytyka, to co dostałam od pewnej ważnej osoby z pewnej wytwórni, na której mi zależy, że po prostu widzi, że jest potencjał, ale jeszcze wiele pracy przede mną, więc w sumie nie wiem, czy to jest krytyka. Na pewno konstruktywne to jest, ale w sumie jeśli usłyszałaś, jaką pracę masz wykonać, tak, nad czym masz się pochylić, to tak. No, wiesz co, ja sobie zdaję sprawę z tego, wiesz, jakie są moje zalety, jakie są moje wady. I za wszelką cenę staram się te zalety uwydatniać, tak? Aha. A to nad czym musisz popracować jeszcze? Nad czym Ifi musi popracować? Wiesz co, chciałabym... Znaczy dla mnie był szokiem przyjęcie tak pozytywne mojego polskiego utworu Fala. Jest to mój pierwszy polski utwór. Wiesz, bardzo bałam się tekstu, przyjęcia tekstu, wiesz, szczególnie jak mam tak blisko tak ważne takie ikony polskiej muzyki, no, poetów wręcz, tak, artystów, to ja wiem, że tą poprzeczkę, jak chodzi o polski tekst, mam zawieszoną zdecydowanie wysoko. I nad tym muszę pracować, nad tym, żeby te teksty polskie, wiesz, miały wartość w sobie, żeby w tym była i super muza, i fajny przekaz po prostu. Ja sobie zobaczyłem na YouTubie, wiesz, to nagranie z Fali, i tam jest w którymś momencie zbliżenie kory, i tylko takie, wiesz, takie oczy wielkości twoich okularów, wiesz, tu banan, i taki, wiesz, szyja już sztywna, i broda do przodu, i wiesz, taki jakby taki dymek można dorysować, o kurwa, wiesz. No kurde, no czat, no super. Ja byłam, słuchaj, ja prawie niczego nie pamiętam z tego, co się wtedy działo. No to się tak mówisz, że nie pamiętam, po prostu było, minęło. Było, minęło, ale nie można tego zapomnieć, no. I słuchaj, ja jestem w szoku. Ja jestem oba te numery, na przykład to były autorskie, prawda, tak, rzeczy? Tak. Moja kompozycja, moje teksty, wiesz, moja aranżacja. Zgromadziłam wokół siebie wielu ciekawych muzyków, którzy na polskim rynku już parę lat pracują, bo dla mnie bardzo ważna jest ta jakość, wiesz, ja po prostu strasznie ciężko pracuję na to, żeby właśnie taki obrazek, jaki widzicie, był tym obrazkiem, no i był tą muzyką, więc tak. A opinia Kory na mój temat jest dla mnie również bardzo ważna i mam nadzieję, że będzie dalej bardzo przychylna i bardzo pozytywna. Słuchaj, bo mówisz, że od lat współpracujesz z różnymi muzykami i tak dalej, i tak dalej. To... bo... Ja widziałem klip, tak? Słyszałem to, co było w telewizorze później i tak dalej. Ale wiem, że za klipem, za masterem, za miksami, za produkcją stoją całkiem, że tak powiem, poważne osoby. Poważne, tak. Grube nazwiska. Tak, no tym bardziej mnie to cieszy, ponieważ wydaje mi się, że do byle czego takie osoby się nie pochylają nad byle czym. Ale jak to się zaprasza takich ludzi jak to się załatwia?
Wiesz co, no tak jak mówiłam, ja już tam parę, może mnie nie było widać przez parę lat, ja po prostu, wiesz, sobie w podziemiach pracowałam, ludzie mnie obserwowali, nawiązywałam kontakty, wiesz, grało się z jednym tu i tam, wiesz, i po prostu na zasadzie takiej przyjaźni, ludzkiej po prostu przyjaźni, współpracujemy teraz. No. Tak na zasadzie takie mróweczki, pracowicie robię swoje, tak pojawiają się numery w telefonie i w pewnym momencie po prostu zaczynam dzwonić. Ale wiesz, to też jest właśnie dużo pracy. Jeżeli ja myślę, że te osoby, te poważne osoby na rynku muzycznym zauważyły, że mi naprawdę zależy, że ja jestem już w takim momencie swojego życia, że stawiam na konkret, wiem o co mi chodzi, mam ten materiał i chcę go zrobić jak najlepiej. No. A masz ten materiał na płytę, bo słyszałem, że zima, spadnie śnieg, tak, znowu zaskoczy drogowców, a ty masz zaskoczyć wszystkich płytą, tak? No chciałabym, mam materiał na całą płytę. Nagrywaliśmy materiał w lutym tego roku w studio Electric Eye. No i po prostu teraz trwają miksy, no. A jak bardzo reprezentacyjny jest ten numer, który trafił do sieci jako wideo? Dosyć jest, ponieważ wiesz co, to będzie płyta dosyć taka imprezowa. Imprezowo-melancholijna, tak? Oparta na mocnym basie, na fajnym bicie. No i to jest... I to mówi fanka nosowskiej, tak? Tak, widzisz jak to jest, że to ja też w programie powiedziałam, mam nadzieję, że docenicie moją polską lirykę i afrykańskiego ducha, wiesz, no w afrykańskim... Taką polską lirykę, afrykańskiego ducha i taki imprezowy jak gdyby sznur, to się da ożenić ze sobą, to się nie gryzie? No spójrz na mnie, słuchaj, ja skończyłam polonistykę na UW. Jestem pół, wiesz, Nigeryjką, więc ten klimat Afryki w sobie czuję bardzo mocno, ale z drugiej strony na przykład, wiesz, lubię też poezję i lubię melancholijny stan ducha. Jakoś to można ze sobą pogodzić, wiesz. To nie jest dla tych śpiochów na imprezie, co tam już w fotelu, wiesz, zjazd mały tylko? Też. Wiesz co, ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, wiesz, bo będą jakieś tam po polsku właśnie melancholijne ballady, ale okraszone grubym bitem i basem. No i będzie też mocno imprezowo, tak? Transowo, może jakieś techno się zdarzy. No proszę, a językowo to będzie tylko polski, czy też nie. Coś? Językowo, będą trzy języki. Polski, angielski i Igbo, czyli język mojego ojca, język plemienia, w którym się urodziłam. A ty się swobodnie posługujesz tym językiem? Wiesz co, jestem w trakcie nauki. Nie mogę znaleźć fajnego nauczyciela tego języka, więc uczę się online. I wiesz co, jak mówiłeś, ja jestem mróweczką i ja po prostu dopóki się dobrze nie przygotuję, nie wystartuję z czymś, więc wiesz, bardzo dbam o tą stronę językową, również w Igbo. I pomaga mi tato, wiesz, na Skype'ie, tato, a jak to, a jak takie zdanie, jak tamto, wiesz. Jest. Ale wiesz co, jak mi powiesz, że nie myślisz też o, że tak powiem, zagranicznych rynkach, to ci nie uwierzę troszeczkę. Myślę, ale chciałabym... Wiesz co, ja dopiero zaczynam. Chciałabym w Polsce trochę poszumieć. Czyli w gorącej wodzie nie jestem kąpana. Wiesz co, to się nie przekłada na sukces, taka gorąca woda, wiesz? Warto refleksyjnie podchodzić do tak poważnego tematu, myślę. Jakim jest, wiesz, twórczość i podpisywanie się własną buźką i imieniem pod tym. Ja mam takie wrażenie, że ty mi opowiadasz coś o show biznesie, to ty go znacznie lepiej znasz, niż mogłoby się wydawać. Wow, dziękuję. Czy to tak jest? A jeśli tak, to skąd ta wiedza? To właśnie te lata mrówczej pracy wcześniej? Wiesz co, ja bardzo obserwuję, wiesz, obserwuję ludzi, obserwuję to, co się dzieje. Nie tylko, wiesz, w sferze biznesu i show biznesu. Kurczę, nie wiem, no ale skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że to jest zasługa mojej mamy. Takiego wychowania, wiesz, które dała mi moja mama, że po prostu... która mówiła, Ify, no, bądź mądrą dziewczyną, nie śpiesz się i zwracaj uwagę na ludzi wokół siebie, bo... Nie rób skandali, nie pokazuj cycków gdzieś tam na rozkładówkach, tak? I tak dalej. Nie, ja taka nie jestem. Ja taka nie jestem. Ja wolę sobie, wiesz, w cieniu z fajnymi osobami, wiesz, nabić się browarka, a nie szumieć niepotrzebnie, bo ja bym chciała, że ludzie przede wszystkim znali mnie z koncertów. Dobrej imprezy, wiesz, z koncertów, a nie z tego, że gdzieś mi majtki wypadły na ulicy, nie? A kiedy będziecie można na żywo zobaczyć gdzieś tu w okolicy? No właśnie w okolicy trochę ciężko, ale 2 czerwca gram jako gość specjalny na festiwalu Panda Art. Aha. Picnic Edition w Opolu. To jest taka alternatywna impreza do festiwalu Piosenki Polskiej.
i myślę, że będzie fajnie, zapraszam. O, to ja powiem, bo taki kolega tam będzie, o którym ci mówiłem, zanim się włączyła kamera, to ja mu powiem, żeby przylazł się zobaczyć, to może no pewnie, że tak, wiesz co, będzie bardzo transowo. Taki duży, łysy, gruby, z siwą brodą, to ten. Okej, okay, no to super. Pozdrawiam cię, Zbyszku. Okej. Okay. A ja mu potem wytłumaczę, o co chodziło. Dobra. Dzięki ci wielkie. Dziękuję również. Dzięki. No, pozdrawiam.